Tak sobie pomyślałem, no fajnie by było kupić Akulę, bo co, Akula, fajny śmigłowiec, mówicie, że ten teraz jest najpotężniejszym śmigłowcem, jaki można kupić. Ja sobie go przetestowałem na singlu i rzeczywiście do niego nie można było zainstalować wszystkich rzeczy, ale wydawał się taki powolny, no i pilot nie miał zbyt wielu możliwości. Jak robiłem sobie napad, to okazało się, że pilot ma możliwość włączania i wyłączania niewidzialności, co w ogóle rozwaliło mi łeb, bo myślałem, że tylko ta trzecia osoba ma taką możliwość, ale pilot może to robić i możemy do niego zainstalować jeszcze rakiety, więc moim celem teraz jest kupić go właśnie za 2 785 000, ale jak widzicie mam tylko 840 000 i na dzisiejszym odcinku właśnie będziemy sprzedawać wszystkie moje samochody, które mam. Akula jest zresztą, przypomina troszeczkę w działaniu Walkirię, którą teraz właśnie sobie wziąłem. Ją mam w tym moim hangarze i można ją przemalować. No ale teraz trzeba sprzedać wszystkie samochody, to znaczy te najbardziej kosztowne najlepiej. I no cóż, no i zobaczymy ile ze sprzedaży wszystkich samochodów, no nie wszystkich, tam zostawię sobie ze 2 czy 3. Zobaczymy ile z tego zdołam sobie uzbierać. Myślę, że około 10 milionów uda się zdobyć, bo naprawdę drogo można sprzedać te samochody, jeszcze drożej trzeba je kupić i stuningować. Mam ich bardzo dużo, nie wszystkie są warte dużo kasy. Zostawię sobie ze 2, 3, no i oczywiście te takie unikalne samochody jak opancerzony Dukes czy Kuruma. Opancerzona to sobie te samochody zostawię, a pozostałe po prostu sprzedam, bo nimi nie jeżdżę. Więc pójdziemy sobie do mojej asystentki, tak będzie najszybciej, będziemy sobie tutaj przylatywać do mojej asystentki i ona będzie nam przywoływać coraz jakiś tam nowy samochód i tak w przyspieszonym tempie to wszystko sprzedam. Zobaczymy ile uda mi się zarobić. Tyle. Zostały mi chyba tylko te samochody, które są takie tańsze albo jakieś wyjątkowe. Sprzedawałem ogólnie wszystkie pojazdy przez ponad godzinę. Trochę tego było, szczerze mówiąc. Zaraz wam pokażę jaka jest suma, ale pokażę wam też jak wyglądają teraz moje garaże, więc tak, został mi... O! Infernus... A dobra, Infernusa... Elegy Retro jeszcze możemy sprzedać, to jest trochę drogie. I w sumie zastanawiam się, Infernusa też można sprzedać, ale chciałem zostawić sobie Turismo R. Chciałem zostawić sobie T20 i w zasadzie tyle. Zobaczcie, tutaj są same takie specjalne. Tutaj jest BWP, tutaj jest Duke, tutaj jest Kuruma opancerzona, Tampa jest tania, Penumbra też jest tania. Tutaj mam motocykle, z tych drogich motocykli miałem jedynie dragowe Hakuchu. Tutaj mam Kometa, Masakro, wyścigowe, trochę można by było tam chyba z 200 000 na tym zarobić, też trochę kasy jest. Tampa bojowa została, Huntleya też nie opłaca się sprzedawać, może tego możemy sprzedać. Insurgent jeszcze można by było sprzedać, ale on jest taki wyjątkowy, też niech sobie zostanie. Guardian też można by było sprzedać, bo jest drogi, ale z kolei on przydaje się do misji, gdzie musimy transportować tego takiego gościa z miniganem, no nie? no to wtedy możemy wziąć go na pakę i na Guardianie szybko przewieźć z jednego miejsca na drugie. Banshee za 600 000 możemy sprzedać, moim zdaniem nie opłaca się, a samochód fajny, więc go zostawiłem. Tutaj Dubsta, tutaj tego jeszcze to za tanio jest. Ogólnie trochę jeszcze samochodów mi zostało, jeśli kiedyś będę potrzebował kasy, to sprzedam. Jeszcze do sprzedania zostało mi Elegy i Infernus. No i myślę, że chyba więcej nie ma sensu, tak? Bo tutaj są same jakieś tam tanie, albo jakieś motocykle, albo jakieś wyjątkowe samochody, takie, które, nie wiem, tak jak Tampa bojowa, tak? Ona ma te działka, miny i tak dalej, więc ten samochód na pewno mi się przyda. Raczej ten pojazd już nie można nazwać samochodem, to jest taki jeżdżący czołg. No i sobie sprzedamy retro Elegy, nie classic Elegy, jak chyba powiedziałem. Teraz mam kasy 16 milionów, masakra. Jeszcze nie sprzedałem wszystkiego, podejrzewam, że jakbym sprzedał wszystkie samochody, jakie mam dosłownie, to bym miał grubo powyżej 20 milionów, bo tam jeszcze są drogie samochody takie właśnie jak Insurgent, jak Tampa bojowa. Ciekawe, po ile Tampę bojową można by było sprzedać. Ją chyba można sprzedać w przyczepie, tym centrum dowodzenia, tak? Elegy Classic też był to fajny samochód. Sprzedałem już takie super fury jak Tempesta, moim zdaniem najfajniejszy samochód do jazdy w GTA, najwspanialszy, i naprawdę zastanawiałem się, czy go sprzedać, no ale sprzedałem. I tutaj mamy już, chyba będziemy mieli 18 milionów z tego co widzę, 17 milionów, przepraszam. 17 milionów mamy już na koncie, także jest to bardzo dużo. Mogę sobie kupić Akulę, bo Akula mnie interesuje. No i zastanawiam się nad tym Deluxo. O, już mogę kupić po tej niższej cenie. W sumie będę miał jeszcze 10 milionów na koncie, więc czołga nie chcę kupować, tego też nie chcę, pływającego pod wodą samochodu też nie. Ale myślę, że Deluxo, on tak na dobrą sprawę jest fajny, ale wiecie, wszyscy sobie nim tam polatają i tyle, każdy go odłoży na półkę. Akula, ja tam lubię śmigłowce, więc zainwestuję sobie w Akulę i na razie nie będę kupował niczego innego. Stuningujemy sobie tą Akulę i zobaczymy. Jeszcze sobie przypomniałem, że chyba w hangarze mogę sprzedać moje nieużywane pojazdy, samoloty. Te, które sobie kupiłem w poprzedniej aktualizacji, i jest to ten Starling. Chyba można było je jakoś sprzedać. Ja nim tam próbowałem latać, nawet fajny jest, tak? Jakiś śmieszny, unikalny samolocik, można nim bombardować dosyć ciekawie, ale jest mega nieskuteczny w walce, no. No ale zobaczmy, tutaj mamy opcję modyfikacji i teraz mogę go sprzedać za 1 440 000. Podoba mi się to. Fajnie, sprzedamy, dodatkowy milionek wpadnie w rączki, można go odzyskać, także spoko. Samolocik kosztował nieco chyba ponad 3 miliony, tak? Jakoś tak on kosztuje, i to jeszcze po zniżce, nie? Jak już tam zrobiliśmy chyba jakieś misje czy coś. Jak wchodzimy sobie tu, on kosztuje 2 700 000, to nie tak dużo, ale ja kupiłem sobie jeszcze tego ziomka, o, to ten jeszcze w ogóle będzie tańszy w sprzedaży. Powinniśmy dostać 50%, chyba się dostaje za sprzedaż, to powinniśmy dostać jakieś 600 000 za sprzedaż. Zobaczymy. Osiągnięto już dzienny limit sprzedanych pojazdów, no właśnie. To na razie go, poszczęściło ci się, dziadku. Czekaj, nie chcę opuszczać, wysiądź. O, tak. Poszczęściło ci się, nie muszę cię sprzedawać. A gdzie jest moja Akula? Jeszcze mi się pojawia w garażu. Dzienny limit sprzedanych pojazdów. To ciekawe, no sprzedałem dużo tych, samochodów, nie? A tutaj nagle nie mogę sprzedać samolotu, co jest? Dobra, Akulę musiałem wziąć sobie z przechowalni. Dajmy na to miejsce. Tak, okej. Mamy już Akulę. W przechowalni mamy Kubana, Kubanom się tak średnio przyda, więc jest Akula. No i tutaj mamy dodatkowe to działko i sprawdźmy, jakie są opcje tuningowe, no bo obecnie to ja nie mogę chyba za bardzo strzelać z rakiet, prawda? Okej, zobaczmy, więc tak, możemy zwiększyć pancerz, spoko, 50 000 nie jest tak źle, ulepszenie to mamy chyba zwiększone bomby, nieźle, możemy mieć w tym śmigłowcu bomby, to naprawdę spoko. Sterowność instalujemy, oznaczenie, tu jakieś oznaczenie, nie wiem, to podstawowe mi tak średnio się podoba. zwykłe mora. Ale nie można zlikwidować tych gwiazdek i tych napisów głupich. Kolor podstawowy możemy sobie zmienić, tutaj już to jest akurat tanie. Można sobie tam zmienić na jakiś, nie wiem, o, powiedzmy taki, pyk. I jeszcze dodatkowy kolor. Aha, to sobie możemy to zmienić. Dobra, niech będzie. Jakiś tam fiolet wybrałem, coś, nieważne. Broń główna. Obrotowe dział. Uch, podwójne. Shit, to jak to musi... 300 000! Dobra, tam kupujemy. Broń dodatkowa. A widzicie, tutaj mamy dwie opcje. Albo wyrzutnia rakiet niekierowanych, albo wyrzutnia rakiet z namierzaniem. I co by tu wybrać? Jak myślicie? Co jest lepsze według was? Z namierzaniem czy niekierowane? Ha? Dylemat straszny. Znaczy później będzie można sobie to niby zmienić, ale będzie trzeba wydać te 300 000, nie? 300 000! Kurde, sporo kasy. Ja lubię strzelać niekierowanymi rakietami, bo ten z namierzaniem często namierzają mi nie to, co ja chcę, ale znowu czasami ciężko jest zestrzelić, tak jak robię tego łowcę głów, to ciężko jest zestrzelić tego gościa, no nie? W różnych tam warunkach, więc taki mam dylemacik teraz. No dobra, dajmy te niekierowane, zobaczymy. 300 000, Jezus Maria. Dobra, mamy jeszcze 14 milionów, 15 milionów prawie mam, no to nie jest tak źle. Możemy go sprzedać... Aha, dzienny limit, dobra, już myślałem, że coś się stało. I opuść hangar i zobaczmy. Teraz, właśnie, mamy te rakietki i tryb ukrywania i co? I teraz jesteśmy niewidoczni na mapie, żaden gracz nas nie widzi, czy jak? Nie wiem właśnie, jak to działa dokładnie. To by mi ktoś musiał podpowiedzieć tutaj. Jeśli... Co on ma tutaj? A czekaj, bo... Patrz! Aha, to ja nie mogę ten... Zobacz, ja mogę tylko tymi karabinami chyba... A nie, mam ostrzał rakietowy! What? Dobra, chowam się i teraz... Aha, teraz jestem bezbronny, jak mam jak jestem schowany. Ale mam... Ja pierdzielę, to mam ten ostrzał rakietowy. O masakra, nie, to naprawdę jest dobry śmigłowiec. Bo ja tak na odcinku, gdzie nagrywałem singla, to sobie myślałem, tam nie ma nic ciekawego, no nie, bo co to. Jak nie możemy nim... Znaczy Hunter ma i ostrzał rakietowy, i jeszcze dodatkowo namierzane, razem, tak, od razu, już na starcie, jak kupujemy tylko śmigłowiec. A do tego trzeba było zainstalować parę rzeczy, które kosztują. No ale opcja znikania jest absolutnie niesamowita. Podejrzewam, że gdy jesteśmy niewidoczni, a drugi gracz jest wyposażony na działka, w sensie na rakiety, to on może z tych rakiet jakby strzelać. Nie wiem, jak to działa dokładnie. A nie, czekajcie, on może strzelać z działka i tutaj mamy podwójne to działko obrotowe. Trzeba to sprawdzić, jak to działa. Właśnie się zapytałem kolegi, czy widzi mnie na mapie. Okazało się, że nie. I zaraz podlecę nad niego, zobaczymy, czy mnie zauważy, jak będę koło niego. Śmigłowce. To jest kurde niesamowite. Zobacz, nie musisz dzwonić do jakiegoś Lestera albo włączać niewidzialnej organizacji. Masz taki śmigłowiec, jesteś niewidzialny. Teoretycznie tak to powinno działać. Lol. Jestem ciekawy, jak to będzie śmigać. Czekajcie, o, podwozie. Chyba mnie nie widzi, nie? Teraz. A nie wiem. Jest to takie trochę niesamowite w GTA. Takie what the fuck. Jak byłeś w hangarze, to cię widziałem, teraz cię nie ma. Nieźle. Dobra, wsiadamy na działko z te boczne i zobaczymy, znaczy boczne, te przednie, i zobaczymy, jak to działa. O nie! Policaje go gonią pewnie. Musimy mu podlecieć. Ale to jest niesamowite, kurde, zobacz. I teraz też wyłączyć sobie, nie? Cyk. Otwiera ci się tutaj taki luk z jakimś karabinem. Podlecimy tam bliżej. On wsiądzie na pilota, a ja wsiądę na działko i zobaczymy sobie, jak ono działa. Czy to jest takie wybuchowe, czy to jest po prostu takie zwykłe działko? Chyba to jest takie zwykłe, bo to nie było napisane, że są pociski burzące albo coś takiego. Ogólnie dla mnie ten śmigłowiec jest wygodniejszy w pilotowaniu niż Hunter. Hunter jest mega szybki, szybszy jest chyba od tego śmigłowca, takie mam wrażenie. Ale ten jest taki bardziej stabilny, wiecie, w locie. A Hunter jest bardzo wrażliwy na jakieś tam sterowanie. No dobra, zobaczmy sobie, co może robić dodatkowy strzelec. To jest dość ciekawe. Więc tak, pilot wyłączył tryb ukrywania się przed radarem. Ok, teraz włączył. w trybie Akula będzie niewidoczna na radarach i mapach, ale nie można wtedy korzystać z uzbrojenia. Okej, okej. Zobaczymy, jak działa to działko. I teraz ja mogę chyba jakoś strzelać. Tak jak się... Kto się obraca tym działkiem? To kurde pilot. Jak ono się obraca? Ono się obraca chyba tam, gdzie ja... Tak, ale jak się z niego celuje? O, jest. Jest, w końcu. Dobra. Mamy kamerę uzbrojenia i co? I strzelam z tego. I to nie jest wybuchowe działko, ale to jest chyba takie działko jak w Insurgencie, nie? Działka strzelić, przybliżyć F, aby wrócić, ok. Ale to jest takie działko, no nie można go też używać jak mamy ten, jak jesteśmy na niewidoku, no nie? Ale jak jesteśmy na widoku, to jak najbardziej można. Czekajcie, spróbuję coś z tego rozwalić. O, niestabilnie, niestabilnie, ciężko się z tego celuje, tak? To trochę trzeba postrzelać, fajnie w sumie, że ono nie jest wybuchowe. Znaczy, gdyby to było wybuchowe, to by było już całkiem OP, nie? Działko. Ale ciężko, bo zobaczcie, śmigłowiec jak się buja na boki, to jest bardzo ciężko coś upolować, nie? Trzeba nastrzelać się trochę, no ale mamy nieograniczoną ilość pocisków, możemy sobie przybliżyć widok i kogoś tam upolować. Ale zobaczcie, zniszczyć nawet samochód ruchu ulicznego jest ciężko. O, no, na przykład mamy coś tam. O, nie mogę, no bardzo ciężko jest kogoś namierzyć, tak? Bo, no niestety, nie mogę zmieniać broni jako dodatkowy ten. A co by się stało, jakbym wsiadł do tyłu? Dobra, wsiadamy do tyłu. Okej. Ukrywania przed radarem. I teraz co ja mogę robić? Teraz chyba pojawia mi się jakiś samouczek odnośnie tego, jak to w ogóle wygląda, nie? Takie uzbrojenie. Bo co ja mogę? No nic... Bomby! The fuck? To ja zrzucam? Nie, to nie ja. Co to było? Jak on zrzuca tyle bomb? O kurde, ja tego nie ogarnąłem. Jak on to robi? Aha, chyba nacisnął E i E się zrzuca bomby. Ale beka, to co robi ten z tyłu ziomek? Czekajcie, zobaczymy sobie kamerę z kokpitu. Tak to wygląda. Nie no, ja też coś tutaj chyba mogę robić. Kamerę pasażera, ok. I co mogę robić? Co to robi? Co to niby robi? Aha, termowizja. A no tak, tak, tak. Noktowizja i termowizja. Zobaczcie, tu wszystko widać. No ale nie mogę niczym strzelać chyba, nie? Raczej. Mam tylko tą dodatkową kamerę, ale bajer. No to chociaż ci z tyłu mogą coś robić i komunikować się głosowo między sobą i wiecie, i dać znać. No tutaj jest jakiś ziomek, nie? Ja jeszcze chcę zobaczyć te rakiety, jak to wygląda. Bo ja nie wiedziałem, że tu można włączyć sobie jeszcze te rakiety dodatkowo. Czyli tak, mamy podstawowe takie działko z przodu dla dodatkowego strzelca i mamy jeszcze rakiety, mamy jeszcze dla pilota normalne ten... no karabiny takie, masakra jest ten śmigłowiec. Dobra, muszę wysiąść, ok, wsiadam jako pilot. Czyli mamy te bombki i nimi chyba możemy prowadzić ciągły ostrzał, na to wygląda. Zaraz zobaczymy. No trzeba przyznać, że ten śmigłowiec jest dosyć szybki, dość szybko się wznosi. I kurczę... Jest stabilniejszy od Huntera. Hunter jest taki bardziej hardkorowy śmigłowiec. Też mamy ten ostrzał rakietowy. Moment, nie to nacisnąłem. Ostrzał rakietowy mamy i możemy zainstalować sobie rakiety z namierzaniem. Z tym, że no, Hunter jest troszeczkę innym śmigłowcem, myślę, że do innych zadań. Musimy sobie tutaj załadować te bombki. Ja myślę, że można tutaj prowadzić taki stały zrzut tych bomb, bo widać, nie było jakiejś takiej przerwy między tymi zrzutami, nie? Tam była taka przerwa między serią tych bombek, ale można je zrzucić chyba wszystkie naraz. To jest niesamowite z tym śmigłowcem. No dobra, odlatujemy. Chyba się już wszystko naładowało. I zobaczmy teraz. Więc tak, otwieram sobie luk bombowy. Pyk, na dole. Tak, i teraz mam bombki. I zobaczmy. Weźmy sobie na przykład... No nie wiem, zróbmy jakieś bombardowanie. O, tutaj mamy te zbiorniki paliwa. Tyk, 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 tyk. No i tak, zrzuca je seriami, no nie? I zaraz powinny się skończyć. Więc są skończone. O, już jeszcze są, jeszcze trochę zostało tych gówienek. Możemy komuś naprawdę uprzykrzyć życie tym śmigłowcem, masakra. No oczywiście Opresor jest i tak najbardziej wkurzający w GTA. Ale jak już ulepszymy sobie to śmigło, to zobaczcie, nie? Co się dzieje. Teraz goni nas policja, naciskamy H. I dalej nas widzą. O, już przestali. Na pewno szybciej możemy policji uciec tym śmigłowcem, jeśli włączymy tryb niewidzialności. Dodatkowo jakiś gracz, no spróbujmy podlecieć blisko do jakiegoś gracza. I zresztą na radarze, no nikt mnie tam nie widział, nie? Mówi mi kolega, że nie widział mnie na radarze, dopiero mnie zobaczył, jak podleciałem do niego. To jest kurde naprawdę niesamowite, że możemy w każdej chwili włączyć sobie i wyłączyć niewidzialność. Rockstar naprawdę kurczę zrobił tutaj akcję z tym. I teraz tak, jest tutaj sobie, jedzie jakiś gracz. I on mnie teraz raczej nie widzi, może słyszy, ale raczej nie widzi. I nagle dostałem za dobre zachowanie, spoko. I nagle pyk i się pojawiam i rakiety. A ja tam nie chcę go zabijać, ale wiecie o co chodzi, nie? Że można taki rozpierdziel zrobić. Nagle znikam i już mnie nie ma, tak? I już kurczę nie wie co jest 5 gościu, bo nagle nie ma mnie na radarze. I takie wytyfy, nie? Tak samo tutaj koleś, to jego kolega chyba jedzie. Co tu, jakiś domek można kupić? A, chyba bazę. No, oni do swojej bazy jadą. Tak, tutaj ziomek przyleciał jakiś śmigłowiec, ale what the fuck, jego nie widać. Co jest, nie? Pewnie zaraz dostanę banie od niego. No, ale wiecie o co chodzi, tak? Można się schować, to jest właśnie niesamowite w tym śmigłowcu, że jesteś niewidoczny na radarze. To w GTA kwestia życia lub śmierci jest, naprawdę. To jest niesamowita funkcja tego śmigłowca. No ale dobrze Rockstar zrobił, że podczas tej niewidzialności nie możemy do nikogo strzelać, nie? To jest bardzo fajne. Także hej, tak wygląda Akula. Zarobiłem dzisiaj, znaczy odzyskałem parę milionów, paręnaście milionów. No i to by było na tyle. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Pamiętajcie, że jeśli podobał wam się ten odcinek, zostawcie subskrypcję i kliknijcie dzwoneczek, żeby dostać powiadomienie o najnowszym odcinku u mnie na kanale. Trzymajcie się, hej!